Cześć wszystkim z tej strony, Urgot jest ze mną. Nie spodziewałem się tego. Chodo. I mamy dla was kolejny komentarz prosto z brąziku i będzie taki już widać, proszę bardzo, mamy na bocie w sumie nawet, gdzie jest nasz kochany Barti, a jest not connected. Osoba, z którą obserwujemy, jest not connected. To sobie poobserwowaliśmy. Dobra, to w drużynie naszego spądziutkiego ponczusia mamy Kasiopeję na topie? To jest... To będzie Kasiopeję na midzie, raczej się zamienili po prostu rolami. Chyba tak, chociaż... No póki co wszyscy awczą. Tylko bot się ruszył, nie, Warwick. Dobra, póki co nie wiadomo, ale na pewno wiemy, że na bocie jest Varus z Thrashem. Obydwaj mają takie same summonery. A w międzyczasie mid i top dalej awczą. Tak. Katarina sobie zaczyna fajnie farmić. Uwaga, pierwszy creep. Siadł. Yes. Drugi. Siadł. Trzeci. Siadł. Cóż za emocje. Co za wspaniały gracz. Shaco zaczyna na swoim redzie. Bez pomocy. I tak samo Warwick zaczyna na swoim blue bez pomocy. No, Warwick... Ponieważ reszta awczy. Teraz z kolei Blitzcrank ma drugi. Chce pokazać swoją siłę na tej linii. Chce użyć QE na Thrashu. A, Kate'ka niestety nie trafia ze swojego Q. Wczesny heal ze strony Thrasha? To był chyba heal Thrasha. To był Varus. To był heal Varusa. Proszę, jak bardzo chciał pomóc swojemu supportowi. To jest miłość. To się chwali. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. Piękny dwóch głos. O, wrócił! Ale jeszcze Cassiopeia nie ma. Dobra, Iloi poszło na topa, mid jest dalej darmowy dla... Katariny. Dziękujemy, to było na tyle. Świetna gra, myślę, że tutaj nasz gracz Bart się popisał. Dziękujemy za oglądanie. Wypijmy za błędy. To dojrzeje. Jesteśmy wspaniałomyślnymi youtuberami, dlatego pozwoliliśmy Bartiemu mieć jeszcze jedną szansę na skomentowanie jego meczu. Tamten był za krótki. I tym razem w teamach jest jeszcze większa obrona Zodia. Jeszcze zanim. Jakbyście chcieli wystąpić tak jak Barti 2266 w tej serii, to misja jest tylko i wyłącznie jedna. Napisać fajny komentarz, a nie tylko to jest mój nick, moja dywizja, halo, weźcie mnie. Tak, napiszcie coś fajnego w komentarzu, zawrzyjcie swój nick i dywizję, a jest spora szansa, że was wybierzemy, dodamy do znajomych i potem będziemy obserwować wasz mecz. Tak. Ale dobra, przejdźmy do teamów. Proszę państwa, to jest idealny pojedynek. No gdyby nie ten Warwick w drużynie niebieskiej, mielibyśmy tutaj idealny ying i yang, byłoby AD na AP, aczkolwiek tutaj mamy bardzo agresywny botlane, chodzi mi o Veigara, AD Carry oraz Chugat Supporta w drużynie niebieskiej. Ze Smite'em i Ghost'em. Tak, ze Smite'em i Ghost'em to będzie biegający, chapający dzik gnojem żuk. Mamy oczywiście standardowo już Katarinę na midzie, Junglera Warwicka oraz Malphite'a na topie. Malphite'a się w sumie na LCS'ach był teraz, Boże, LCS'ach i nie był teraz Malphite jakoś grany. Całkiem normalny team. W przeciwnym teamie jest tak w sumie standardowo Draven, Alistar na bocie. Yasuo na midzie, idealna brązodia, Master G więcej brązodii i Jax jeszcze więcej brązodii. Tak jest. Mamy tutaj kompozycję typowo full AD, jeżeli nie liczymy krowy, która no raczej jako support to będzie w tanka. No. Chociaż? No i dzieje się, typowy Yasuo. Tutaj w słubi dubi, szaba dubi. Bing bang bong. Portfel wsiąg. I piękne last hit ze strony Veigara. Czogad ich wkład w tę grę jest niesamowity. Katarina tutaj agresywnie się szurpuje do minionów przeciwnika i nagle mamy znowu botlane. A na botlane sytuacja niezmienna. Veigar próbuje farmić, Czogad jest pomocny. Przesunął się trochę, użył Q. Trafił obu! Co za gracz! Co nie? I wraca pod wieżę. To jest jego taktyka na tę grę. No, cóż no. Właśnie. O! Ignite! Q! Zabity! Po prostu
pół sekundy później, gdyby Katarina umarła, byłby Fred dla drużyny niebieskiej. Aczkolwiek zabrał go trochę czasu Warwick kontra Master G. Master G jednak z Red Buffem był znacznie silniejszy. Ale chciałem zobaczyć, jaka była fascynująca ta wymiana, takie autoataczek, 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 ale on miał autoataczki z Redem. No. To tak. Jest potężniejsze. Widzimy, Cho'Gath się w końcu ruszył, zaczyna biegać i znowu stanął. To jest chyba jego taktyka, wiesz, on baituje. Widzisz? Widzisz? On tylko czeka. Co? O Jezu! Aż się komp skraszował. Co nie? Jezu, co tu się dzieje za emocje? O, hile użyte przez, ze strony Dravena bodajże, tak. Cho'Gath pięknie tutaj broni swojego carry. Obaj nie mają manę, będzie to kiepsko wyglądać, jeżeli dojdzie do bezpośredniej walki. Chociaż Veigar zaczyna się cofać, więc nie powinno być jakoś specjalnie wielkiego zagrożenia. Wątpię, żeby rzucić się na niego pod wieżę. Tak, Veigar bezpiecznie cofnął do bazy, a Cho'Gath stoi. O, i teraz pierwszy gang prawdziwy ze strony Warwicka. Flash spalony, co to za dziwne rzeczy były. Nie, się nie wiem, co to. To na pewno było to. Tak, właśnie po prostu mi patrzu weszło. Wszystko czytaliśmy. Jakby jakiś patch, no. Nie wiem. W międzyczasie na topie Jax dosyć również kręci. Pod sustain poszedł. Gang ze strony Warwicka, czy to nie wyjdzie... Co tam się... Zabity! Gunker! Gunkers. Ach, prawie przeżył! Już myślałem, że zaraz Alistar pomoże mu jakimś WQ, ale niestety. Morderca Cho'Gath, widzisz, jego plan był? Nowa meta. Tak jest. Ma pierwszego killa. W ogóle zauważmy na item, z jakim zaczął Cho'Gath. On będzie chciał iść w Roa. To nie ma opcji, on idzie w Roa 100%. Idzie same Roa. Jezus, ten Yasuo chyba sam siebie teraz ograł. Alistar dzik! Jaka krowa! To jest wojna supportów! Tak krowa jest. Ma 2-0, Cho'Gath ma 1-0. No. No i tak się gra supporty, proszę państwa, tak się gra support. Okej. Okay. Ale teraz! Warwick? Czy on robi pierwszy raz swoje blue? Nie, robił wcześniej. Master G wykrył. Ma jego wizję. Zdecyduje się? Tak. Panie, idzie ukraść. Czekaj, panie kamerzysta, tu się akcja. Dzieje akcja. Tu się dzieje akcja. Proszę, Smite Wars! To... 1 HP! I teraz czy zdobędzie to od Warwicka, czy Warwick wraz z Blue? O. Ale emocjonujący fight. Pyk. Pyk. Flash. O, niestety! Aj, zbyt greedy. Tak jest. Ale tymczasem Alex padnie od Dravena i Draven skaszował teraz swoje staki na Q. Jeszcze czuje krew nikogo innego jak Veigara. Agresywny Alistar, zobacz na jego mobility jak pierwszy item. Uch, jak zraszował buty. Bardzo dobrze. On musi... I jeszcze jest tutaj Yasuo. Ale to będzie gangbang. A w międzyczasie nasz Cho'Gath już zragequitował. I jest, Ignite ze strony Yasuo kończy robotę. Veigar pada i jest 3-7 dla drużyny czerwonej. To jest pierwszy normal, jaki widzę po powrocie z IEM-u, gdzie na IEM-ie. Minuta 40 było 2 do 4 w killach. No tu się dzieje zdecydowanie więcej, bo to też gracze są większego kalibru. To ona się nawet nie ruszyła z tym ulti. A on tak po prostu dał się zabić. Takie, kurczę, co mam zrobić? Warmi miliony. O Boże. No, jestem ciekaw, czy Cho'Gath wróci, czy zostanie w nim jednak ten fewor walki. Czy będzie się stakował do końca, ma jeden kill. Stwierdził, nie, ja nie mogę grać z takim botlane'em, to co to ma być Veigar na ADK, ja nie gram. Dokładnie. Troluje gierkę po prostu Veigar, typowo. No. Tutaj Cho'Gath piknął normalnego supporta z mety, a no Veigar oczywiście Veigar musiał jakieś coś, jakieś innowacje. Oczywiście, typowy brąz, nie? Dokładnie. Katarina! Czy Draven ma E? Ale tutaj Alistar uratował sytuację i chyba Katarina zginie? Nie! W ostatniej wrócił chwili... Wrócił Cho'Gath! Nasz Bóg! Bóg gry! A Draven w międzyczasie również Bóg! Czy przefleszuje to? Ale sprzedł niestety w tego stuna jeszcze żyje! Aj, myślałem, że przeżyje! Alistar... Alistar to przeżyje! To co jest jednak support. No jak, a Yasuo idzie dokończyć robotę, tu jest potencjalny triple kill, dla niego flashuje. Ach, to Q nietrafione, ma teraz zasięg na E, zaatakował. Uwięziony. A Veigar... ma niedostępnego niestety. Veigar chyba się zbyt poczuł. No, ol właśnie. Zniknął.
Jaki krycia? Czogat stwierdził, że on teraz jest tutaj VCL-em, on idzie na mida i idzie na mida. Co to jest VCL? Nie wiem, tak mówiło, że ten... Że dawaj, na bananie, wyszedł na banana. To jestem tu VCL-em teraz! Patrz, on będzie teraz trollował gierkę! Alex, tak się nie robi, tak się nie robi! Trolluje gierki, no. No, to trolluje tę gierkę, no. Zadzwonią do jego ojca teraz streamerzy. Ale patrzmy teraz, Yasuo, a za nim jeszcze Master G. Wbijam na Katarzynę. Katarzyna troszkę zbyt szybkie szumpo, chociaż... Jeszcze zabije? Nie zabiła. Niestety, zabrakło minimalnie damage'a. Czogat dalej walecznie stoi w baje. A teraz pojedynek. Na topie, dwaj tytani. Oj. Jax zlękł się chyba tej ikonki warwika, która pojawiła się nad jego głową, ale jeszcze chce się bić. Q? Auto-atak? Zrobił! Obaj nie mieli samolenerów, nie było jak engage'ować, obaj też nie mieli ultów. W międzyczasie też na... Warby chciał dokończyć robotę, tutaj Jax agresywnie wskoczył, próbował zastanować, niestety nie wystarczyło to na jego sukcesywną ucieczkę. Czołgan znowu zmierza na mida, zapingował, że idzie pod drugą wieżę. Bardzo istotne info. Czołgan dostaje masę pingów, aby się wycofał. Ten brnie, wieży w swojej... Nie, on farmi. On puszczuje, patrz. On tutaj będzie zwracać uwagę przeciwników, to jest wszystko. Zobacz, jeden autoatak. Drugi! Nie zdążył trzeciego. Ale plan? Plan nie ma dziur. Czekaj, ile ma ta red hapsów? 3500 hapsów. Ile taki autoatak tego może zadawać? 74. Czyli podzielmy to szybko. Ile autoataków musi być, żeby zniszczył wieżę? Za dużo. Matematyka. Czogat zmierza znowu na mida, prawdopodobnie spotka się po drodze z Yasuo. Zatrzymał się, ale my mamy dalej wizję na Jaxa puszującego. Bardzo emocjonujące. No Jax tutaj widzę, że spostrzegł co robi Czogat i stwierdził, ej to działa! Faktycznie stawiał autoreta. Ty, Czogat ma taktykę, czeka aż mid będzie pusty, idzie na mida, bije parę razy wieżę i pada. Tak w kółko, teraz zobacz, elegancko gra, bije się z Yasuo. W międzyczasie krowa tutaj niszczy naszego małego Veigara. Naprawdę go niszczy! Co za dzik... On ma na czaje! Już 4 staki, ma 3-1! Już mnie nic nie zaskoczy w tej grze! Patrz, Czogat... No dobra, ten ult mnie zaskoczył trochę. Czogat karuje gierkę. Typowo. 1-3-1 na jego koncie, ale nie oddał... Jednego killa tylko oddał przeciwnikom. Tylko jednego. Tak jest. No to jest przemyślana strategia. Nic się nie dzieje. Czogat po raz kolejny wykonuje swoją taktykę. Czy ty to widziałeś? Nie. Co się działo? Czekaj, czy on dalej tak biega? Nie, ja to przewidzę. Ty musisz to zobaczyć. On tutaj to odpuszuje. I... Uwaga. O co chodzi? Biegnę ci wpierdolić. Ja. Okej. Okay. Dobra, wracamy. Wracamy, więc w czasie tutaj Katarina próbuje coś ograć. Tyle z Jaxa zostało. Master G będzie tutaj próbował wydawać wieżę, chociaż nie, zdecydował się poczekać. Popatrzy. O, fajnie ją biją. Nie, czeka na wsparcie, teraz z Yasuo wbije. Patrzcie na to. Fear ze strony Warwicka, ale Yasuo ma swoje Q nastakowane już w tej chwili i zaraz będzie ultował, zaraz będzie rzucał. Nie, on nie marnuje ultów na takich plepsów. On, zobacz, tutaj elegancko wyczekuje na moment. Doskoczy, sksuje. Proszę bardzo, double kill dla Yasuo. Piękny zrobił. To jest to. W międzyczasie krowa już ma 6 staków na Medjajce oraz mobility. To jest meta dopiero. Tak, ma lepsze staty niż swoje dekery. No, szanuję to jak najbardziej. To jest support, który ma większy damage niż jego dekery, podejrzewam. No, przypuszczam. Chociaż w sumie Draven. Bardzo ładny rush na Dravenie na Infinite Edge, a nawet buta nie kupił w tym czasie. O, i teraz będą dive'y. Ależ ulti. O, helikopter? O. Hugo Copter zdążył ograć! A, nie. Niestety, skała jest za twarda. Damage. Tak. Zbyt dużo hapsów. Master G będzie próbował dokończyć robotę, w międzyczasie ult Dravena próbuje wspomóc. Master G dostał pira, lecz kontynuuje pościg. Brązowa walka na micie. Mało brakowało. Q! Pięknie to zrobił Alistar. No proszę państwa. Picco bello. W międzyczasie Draven się nudzi. On tego nie zrobi solo. Zrobi. Nie, on nie. No zobaczysz. No patrz. On tutaj tylko wyciąga go, żeby nie skusuj z drugiej strony. Dobra, cofa się do bazy. Coś chyba przeliczył swój zasięg. Ale teraz już jest pod Ravenie. O, jak pięknie z ulta. I Katarina teraz
impreza z resetu. Za dużo się dzieje. Nie wiem gdzie patrzeć. Jax? Jax! Jax tu wyklikał, proszę państwa, co tu się wydarzyło? Dobry Boże! Pentuki! Malphite? Wyklikał. Wyklikał. W międzyczasie Alistar oraz Master G oraz Jax oraz Yasuo idą go zgangbangować, to jest nienawiść do skały, tak zostali wychowani. Dostaje milion slow, dostał egzosta, jeszcze próbował uciec w flash! Nie chciał oddać killa swoim pobratymcom, także flash 200 damage'a pomógł mu zasekurować tego killa. Dokładnie. Media. O! To jest kolejny kill dla Cho'Gatha, patrzcie to. Cho'Gath, Karol, jaki jego taktyka działa. Ma 6-4. Krok pierwszy. Nafiduj bota. Krok drugi. Opuść grę. Krok trzeci. Fiduj wierzę na bicie. Krok czwarty. Znak zapytania. Krok piąty. Profit. Jest Zonia! Jest Zonia na koncie tego Alistara! Tak! On już nie będzie tracił staków tak łatwo. Co za dzik! Właśnie zastanawiałem się, czy złoży Zonię, czy złoży GA. Cho'Gath ma itemek na dżunglę, Thornmaila i jakieś itemki dziwne. Co on próbuje? Nie wiem. Chyba Roda będzie próbował. Lol. Ach, w ogóle jeszcze by było fajne, jak Warwick się teraz ultuje, taki doskok robi, nie, właśnie ten, który nie trafił. Yasuo stawia ścianę i ten Warwick tak... Jezus, ej, ale drużyna niebieska to wyklikała zaskakująco. Jezu, nadrobili straty w goldzie. O mój Boże, Ejsu! Ejsu, to pukilu! Pentoki! Sugoi! Cho'Gath kontynuuje swoją strategię. Tak, Alex 4, to jest dobry gracz. Ej, był kiedyś jakiś ten gracz, który się Alex nazywał, Alex Ish? Alex Ish, no. Kurczę, może on, na Smurfie. Na bank. To jest Jonk Smurf. Drużyna niebieska prawdopodobnie będzie próbowała kontynuować ten push, chociaż nie ma minionów w tym momencie. Byłoby bardzo dobrze, gdyby się przenieśli w tym momencie na dolną aleję. Bardzo ładnie tam miniony pushują. Master G, jak tutaj fokusuje Warwicka, czy uda mu się go załatwić? Jeden autaczek, drugi, trzeci, Q za... Katarina, cud dziewczyna, rozpierdala murzyna! Co tam się stało? Alistar znowu stracił staki, nie, ma dwa staki, dobra, bo dostał asystę, jestem z niego dumny. Ja kibicuję Alistarowi, żeby on nabił wszystkie staki na tej medalce. Tak, i to jest właśnie taktyka idealna Alistara. Najpierw giniesz, a potem dostajesz asystę. Tak. I dzięki temu zostają ci dwa staki, polecam bardzo serdecznie, korzystam z tego bardzo często. Nie możesz tracić staków, kiedy ich nie masz. O, i pojedynek, skała kontra człowiek z wąsem. Kto wygra? Człowiek z wąsem, a Draven, dobra. Ten flash... I w ogóle to miniony jak przez odważnie, nie? Wydaje. Alistar... Na zdrowie. Walka gigantów. Katar kontra Hodor. To kombo! No trochę nie wyszło. Odpalił ulta. Autoataczek. Proszę, jak się a mówiło. Jednak to tutaj trochę nie za dobry pomysł ze względu na true damage, od czego to czego został wywalony do Zonia poszła. Złota krowa! Czy ma flesza dostępnego? Nie ma flesza dostępnego. Umarł. Ten teamfight jest jakiś strasznie chaotyczny, teraz kata wbija. Oj, ale po części. Oj, to mi wygląda na koniec gry, jeżeli dobrze teraz puszczą. Tak. Draven wstał już, ale myślę, że jeżeli zlutuje go Warwick ma ulta, chwila może. Chociaż Veigar ma cały czas ulta, może bardzo łatwo znikować. Alex kontynuuje swoją strategię. Tankuje, shoty odbierze. Ale tym razem zginie, jeżeli go jeszcze jeden turek uderzy. Zaisował. Przeżył! Cóż za gracz! On wie jak, to jest Alex Ish. Tak jest, on to obliczył. To jest cudowny gracz. Hej, on chce kogoś polować. Drużyna czerwona jak kurczę zawzięcie bierze Drake'i. Jestem pod wrażeniem. To jest jedyne co nie biorą. Pingina Barona! O, odważnie. Drużyna czerwona już widzi, że nie ma za dużych szans. Veigar toczy pojedynek z Blue. Ale co zrobił Blue? O kurde. Jednak polecam Wardy, kupujcie. Tak. Dobra, tymczasem drużyna niebieska zaczyna robić Barona. Tego się spodziewałem, ale idzie też Master G. On wie. Drużyna czerwona próbowała się przymierzyć do Barona, aczkolwiek nim to nie pykło. Master G, czy ma dostępnego smite'a? Ma dostępnego smite'a, czy on to zrobi? On tam jeszcze nawet, szczerze mówiąc, mógłby pozabijać. Ach. Myślałem, że Malphite tak pozuje. No właśnie, idzie Veigar, który chce zrobić właśnie to samo. Co za Ależ to ograł, to się w głowie nie mieści. No one has ever done that. In the history of Dota. Swoją drogą, bardzo rzadko widuję Veigara w tej grze, nie wiem czemu. No ja też.
Ale w ogóle chciałem zauważyć, że pomimo tych wszystkich trzech dajków zrobionych przez drużynę czerwoną, jakoś to im się nie przydaje, za bardzo troszkę dostają. Pomimo tego, że mają dobrego junglera, jednak to na dłużej im nie wyszło. Oj, to Q nie trafiony ze strony Veigara. I teraz Jax trzyma swoje combo. Zaraz będzie helikopter. Ten red buff ma, zabrakło dosłownie 20 damage'a, żeby dobić Katarinę. Ach nie, ten stun ze strony Veigara całkiem. Jax jednak nie odpuszcza, pobiegnie za Veigarem. Veigar trzyma swoje Q. Ach, niestety nie, ale czy Katarina będzie gwizdzić? Nie. Jax kontynuuje pościg, ściga Katarinę, jednak ona już prawdopodobnie ucieknie pod wieżę. Draven by chciał, to chciał tego Reda, pomógł mu on to na pewno w kajtowaniu, a niestety Jesu powiedział, nie tym razem. Na pewno tak powiedział. Jak siedzi przed tym kobem gra. No to jest tak. Nie tym razem. Tak spokojnie. I to jest taki grubasek z Fedorą i takimi spoconymi tymi. Nie tym razem. Nie tym razem. Czekaj, tak. Nie tym razem. Balejdy. O Boże. Czwarty Drake dla drużyny czerwonej. No i... Dwa Infernale oraz dwa Wind Drake'i. Będą biegać i kurczę Ghost Rider. Będą biegać i kurczę Ghost Rider. Zgadza się. Mi się wydaje, że to jeszcze nie jest skończona gra. Mają Alistara, żeby tankować. Mają damage ze strony... Właściwie wszystkich pozostałych czempionów. O, Warwick się dał Warwick złapać. Zamulowany. Drużyna czerwona, a właśnie robi piękny comeback, choć... Oj, Katarina, cud tu dziewczyna! Redemption drużyny czerwonej, Alistar wychilany. Oj, Katarina teraz... Tak pięknie zapowiadam ten teamfight, aczkolwiek jednak drużyna niebieska i jej Katarina tutaj niszczą system. W ogóle się tak zastanawiam też, czy jak są koszulki z pełnym nadrukiem, żeby zrobić taki nadruk, że pod pachą masz taki pot. I z Fedorą w trakiecie. Oczywiście. I to jeszcze, żeby to była koszulka taka w kształcie garnituru, wie? Ale taką z taką... Dobra, tymczasem Cho'Gath wbija się pod wieżę. Jax stunuje obu, czy... Alex, tak. Jego taktyka działa. On się nie boi, wiesz. On face-tankuje wszystko, on zaraz wejdzie w fontannę. Przecież popatrzcie. On zniszczy tę fontannę. Dokładnie. Czyżby drużyna czerwona miała to skończyć? Yasuo się właśnie z respu. Katarina nie ma za dużo punktów zdrowia. Teleport leci z drużyny niebieskiej. Czy im się uda? To była drużyna czerwona, drużyna niebieska też. Co tu się dzieje? Veigar, ale zdeletował tego Yasuo. Tak samo Malphite teraz w tej chwili zrobił. I Alex, czy Alex pomoże teamowi? O mój Boże. O? Czyżby to miał być koniec dla drużyny czerwonej? 15 sekund do Jaxa, został tylko Alistar przy życiu. Czy dobije? Tak, dobił Malphite'a. Wywalił Veigara. Mieliby to szansę skończyć. Oni się nie poddają. Jax się zrespi za 4 sekundy. Czy to będzie wystarczająco czasu? 2, 1 i rusza. Czy zdąży wybronić Nexus? Czego się przestraszył? Warwick w międzyczasie nie daje za wygraną. Bije Nexus. Jax fokusuje teraz apekery. Ależ teraz... Dobra. 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Jedziesz, Yasuo. Zrobisz to. Wybronisz to. Wierzę w ciebie. Nieważne. Draven! Wierzę w ciebie. Zrobi... Nie zrobi. A wierzyłem w tego Alistara. Gdyby nie sprzedał medżajki, by wygrał to. Jeżeli jeszcze tutaj jesteście i oglądaliście ten komentarz do końca, zostawcie coś fajnego od siebie. Coś fajnego. Wraz z Nickiem. A nie, tak. I dywizją. A proszę nie pisać komentarzy ze swoim nickiem i dywizją i tylko z tym. Bo tu na pewno nie macie szans wtedy. Nie macie szans! Nie tym razem. Dobra, to było wszystko. Jeżeli się podobało, zostawcie łapki i subskrybujcie koniecznie. I też taki dzwoneczek, tam jest taki dzwoneczek. Jak właśnie, klikniecie, to będziecie wiedzieć, kiedy zawsze są odcinki. Będziecie zawsze mogli wejść i napisać pierwszy.